Fundacja Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak w ramach projektu Jedz i Żyj Zdrowo, dofinansowanego ze środków powiatu brzozowskiego, zorganizowała pierwsze zajęcia z psychologiem w wiosce dziecięcej w Brzozowie. Uczestnicy projektu, dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych 10-13 lat i 15-18 lat, poznali różne sposoby rozładowania stresu i uczyli się, jak odreagować złe emocje. Prowadząca zajęcia uświadomiła pozytywny wpływ właściwej diety i aktywności fizycznej na higienę psychiczną. Komfort naszego funkcjonowania zależy zarówno od naszego zdrowia fizycznego, jak i zdrowia psychicznego. Ważne jest to, co jemy i to, jak się czujemy. Psychika odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka i ma niesamowity wpływ na nasze funkcjonowanie. Dlatego też dzisiaj w dwóch grupach wiekowych z młodzieżą i z dziećmi przeprowadzone zostały warsztaty psychologiczne, których celem było doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i przykrymi emocjami. Kolejne zajęcia przeprowadzi dietetyk. Na zajęciach teoretycznych i praktycznych zostanie przekazana wiedza o niezbędnych zasadach warunkujących osiągnięcie zdrowego trybu życia. Odbędą się również porady specjalistyczne dla 16 rodziców, a także zajęcia wspólnego gotowania ze swoimi pociechami. W ramach projektu w okresie wakacji dzieci i młodzież będą uczestniczyć w różnych zajęciach sportowych na świeżym powietrzu. Będą spacery po lesie, a także wyprawy na basen.